żeby nie odbiegać od tradycji, robimy prawie że na oko, nie? Dobra, niech będzie. Miało być równo z tym, ale to do obejścia. Do obejścia to wszystko. W ten sposób, czy w ten? W ten chyba. Nie. Tam będzie trzymało się. Ta, no tak o. Czyli w tą stronę się nie gibnęło. Kręć pan. Tu i tu. Będę musiał Tinkę wpuścić do tej dużej koziarni, a małą z Arią zabrać do tej małej. I wtedy jak od Tinki zabiorę małe, no to one będą za ścianą, to się chociaż będą słyszały, to może będzie lepiej, co? A te koty to mnie, kurde, ona zakrzyczy. Ja nie mam serca, nie mam nerwów. Proszę Państwa, piszcie co myślicie, jaką strategię obrać. Dobrze jest. Idziemy dalej. Mamy, proszę Państwa, równo słupki stoją. O. I teraz trzeba dechy wygrzebać, najdłuższe jakie są, najlepsze, spod spodu. I spróbować złączyć z przodu i z tyłu, chociaż w środku to tam damy grubą łączoną najwyżej. Żeby to złapać, te wszystkie kąty, długości, nie? Piony słupów. A jak już to będzie, to się usztywni, kratownicy się zrobi, łaty na górę, blacha, proszę Państwa, będzie obiekt. Panie, zobacz Pan, co ja potrafię. Manewry są hardkorowe, proszę Państwa, tu nie ma żadnej ściemy, zobaczcie co tu się dzieje. O, samodzielnie robię obrysówkę, czy jak to zwał fachowo. Jest przyzwoicie, jakby to Kamil Ogrodnik powiedział, nie? Już nabiera wyglądu. Co to jest? Bardzo równo, jak na mnie. Teraz dajemy, gdzie się da. Będziemy wrzucać drewno. Jeszcze wychodzą. Oj.
tamte się drą zamknąłem, bo tak się darły, że już szok. Się przyzwyczaiły, że o drugiej, o trzeciej już owie sywkimę. To za wcześnie, jak tu o 6 dopiero ciemno. I co, ja już się zbieram. Chcesz? Korę? Heavy. Się zbieram, zbieram narzędzia. Bo trzeba te kurcze kozy podoić, bo żyć mi nie dadzą. O, a tam już widać mniej więcej jak to będzie, tak? No, najważniejsze, że słupki połapałem dzisiaj, więc tam jutro będę kręcił, no, drzewo tam, gdzie się da umocnić, wzmocnić całą konstrukcję, no to tam będę kręcił. Nie? Jakieś skosy porobię też, żeby to było sztywne. Kurde, łaty mi zabrakło takiej długiej. Jednej. Nie wiem, jak ja to rozwiążę, ale to tam coś tam wymyślę. Wszystko na oko. Po ziemicy nie widziała ta konstrukcja, także nie ma ten. Jak coś widzisz, to też musi zwrócić uwagę na to, że nie ma po ziemicy. Kurde, tutaj słupek krzywo. Nie jest tam. Będzie leciutki daszek, bo tu tylko trochę drewna i od razu blacha. Żadnych płyt, nic, tylko ta blacha gruba jest, nie? Ale się rozłoży ciężar, to ile to, kurde? 10 kilo mniej jak na metr, nie? Mi się wydaje, że z 8 kilo blachy na metr. Ciężko powiedzieć. Się rozłoży ładnie. Będzie git. Także jutro wracamy na dłubanie. I w końcu dach powstanie. Wiecie, jak to jest. Nie da rady się zająć cały dzień. I jeszcze samemu, że wiecie, nikt tutaj nic nie przytrzyma. To trochę schodzi, nie? Żeby to aż tak jakoś mocno krzywo nie było, no to trzeba jednak, wiesz, tu przykręcić, tam odkręcić, tam przykręcić, tu odkręcić. I tak to jakimś cudem, kurde, ustawiłem, że w miarę, nie? W oczku się mieści wszystko. Chodzi o to, żeby pod ciężarem to się nie rozjechało, nie? Więc jak tam delikatnie jest krzywo, to nic, ale nie może być mocniej krzywo. Ten kamień trochę, kurde, nie powinien tak być. Pod ciężarem on może się złożyć. Będzie co naprawiać. Będzie robota. Się nie przejmuj. O. Od lat dwóch to wiadomo. 3 dni ze ścianami. Nie? No tu jeszcze ściany, ale to myślę, czy blachę dać, czy... Szkoda blachy, bo mam blachę, ale to na dachy lepiej. Z drewna, być może nawet z tego, co tutaj mam. No i tak, zanim ja je wykorzystam, to jeszcze ono... To już będzie mnie stać na nowe, nie? Walić z tego, co jest i tyle. Materiału, że kurde, człowieku, 2 domy byś postawił. Kochanek nie starczy. Tyle domów nastawiam i szopków. Kur... Nie wiem, jak to będzie. Tutaj odwaliłem też taką lipę pospolitą, tak zwaną, ale jakoś to będzie. Pruchnem. O, tutaj się ściśnie, deseczkę damy. Będzie dobrze. Dobrze to już było, jak mnie tu nie było. Idziemy, kurde, kozy doić. Wszystko? Wszystko. Sznurek zabieram nawet, bo pamiętacie, jak garaż budowałem? Ktoś nawet sznurek zajebał mi, porwany. Porwany ten przedłużacz i sznurek. Taka tu bieda i nędza w tych regionach. Sznurki porwane nawet kradną, proszę Państwa.
Jemy.